Szczerość przede wszystkim. Twoje szanse na wygraną w wielkiej loterii są tak znikome, że aż graniczą z absurdem. Wyobraź sobie prawdopodobieństwo rzędu 1 do 50 milionów. Aby to lepiej zobrazować, masz większą szansę, że spadną na ciebie szczątki samolotu. Staniesz się gwiazdą telewizji albo rozpoczniesz niespodziewany związek z kimś tak nieprawdopodobnym jak Elon Musk. Te statystyki, choć przerażające, wyjaśniają, dlaczego rok po roku kupujesz losy. Nie osiągając tej wymarzonej, wygranej, która odmieniłaby twoje życie. Ale co by było, gdyby istniał sposób na delikatne przechylenie szali szans? Nie mówię o gwarancjach, ale o metodzie, która pozwala dostosować twoją energię, wykorzystując konkretne koncepcje, w które wiele osób wierzy, że mogą przyciągnąć bogactwo i szczęście. Jeśli jesteś zmęczony wydawaniem pieniędzy bez żadnych rezultatów, może czas spróbować czegoś nowego. Klucz nie leży wyłącznie w zakupie losu lecz w energii, którą wkładasz w całą podróż. Dziś przedstawię ci technikę manifestacji za pomocą słów, którą wiele osób uważa za skuteczną w przyciąganiu nieoczekiwanego. Powód, dla którego wielu ludzi nigdy nie wygrywa dużych nagród na loterii, tkwi nie tylko w statystyce, ale także w niemal niewidocznym szczególe ich mentalności. Zastanawiałeś się kiedyś, czy w głębi serca nie przestałeś już wierzyć? Zakup losu stał się nawykiem automatyczną próbą, z nadzieją, że może następny zakład przyniesie tę długo oczekiwaną zmianę. Ale czy Twoja wiara nie wyparowała z czasem? Wiele osób po latach niepowodzeń zaczyna wierzyć, że to nigdy mi się nie przytrafi. Gdy taka myśl zakorzeni się w umyśle, tworzy cykl, który więzi. Postrzeganie loterii jako ostatniej deski ratunku może nieświadomie oddalać od ciebie inne możliwości dobrobytu. Prawda jest prosta, lecz głęboka. Wszechświat, lub jakkolwiek nazwiesz tę wyższą inteligencję, reaguje bezpośrednio na twoją wibrację. Jeśli tkwisz w stanie lęku i niedostatku, licząc na to, że loteria rozwiąże wszystkie twoje problemy, to potrzeba ta może stać się niewidzialną barierą blokującą przepływ obfitości. To paradoksalne, ale tak właśnie działa energia. Aby zmienić swoje podejście do szczęścia i skutecznie używać odpowiednich słów, musisz pielęgnować pewność, że wolność finansowa jest Twoim naturalnym prawem. Prosperity powinna być oczekiwaniem, a nie rzadkością. Kiedy zaczynasz postrzegać siebie jako osobę zasługującą na obfitość, bogactwo zaczyna płynąć do Ciebie na różne sposoby, zarówno jako bezpośrednie zyski finansowe, jak i niespodziewane okazje. Sekret tkwi w tym, by zaufać, że pieniądze przyjdą, bez przywiązywania się do tego, jak to się stanie. Loteria może być tylko jednym z wielu kanałów, przez które wszechświat przekaże ci to, co już wiesz, że ci się należy. Ta zmiana perspektywy jest kluczowa. Jeśli nadal działasz z poczuciem wątpliwości i braku zakorzenionym w podświadomości, nawet najpotężniejsze techniki manifestacji okażą się nieskuteczne. Natomiast z pozycji obfitości te praktyki stają się prawdziwymi portalami do przyciągania tego, czego pragniesz. Skoro już przyjąłeś tę nową mentalność, czas poznać słowa, które wzmocnią twoje rezultaty. Wierzy się, że niektóre słowa, używane z intencją i skupieniem, mogą dotrzeć do głębokich warstw podświadomości i przyciągnąć pożądane rezultaty. Przejdźmy do rzeczy. Słowa, które mają naenergetyzować twój kolejny zakład, to razem odkryć, liczyć boski. Każde z nich ma swoje unikalne znaczenie i wibracje, które wspierają manifestację. Razem wyraża jedność i siłę kolektywu, stanowiąc zaproszenie do współpracy. Odkryć. Symbolizuje akt odnalezienia tego, co już istnieje we wszechświecie i czeka na ujawnienie. Liczyć odnosi się do precyzyjnego określania swoich pragnień, nadając im konkretny kształt. Boski wskazuje na to, co święte i transcendentne, łącząc Cię z wyższymi siłami. Powtarzając tę potężną kombinację słów, deklarujesz swoją intencję dostępu do bogactwa i jego manifestacji. Każde słowo działa jak ziarno zasiane w umyśle podświadomym aktywując zdolność współtworzenia rzeczywistości, w której niespodziewane zyski płyną do ciebie. Krótkie i jasne mantry są niezwykle skuteczne, ponieważ eliminują wątpliwości i pozwalają umysłowi skupić się na tym, co istotne. Używaj tych słów przed każdym zakładem, ale pamiętaj, prawdziwa moc tkwi w pewności, że obfitość już jest Twoja. Loteria to tylko jeden z wielu sposobów, w jaki wszechświat może dostarczyć Ci to, co od dawna jest Twoim prawem. Rytmiczna i niemal melodyjna jakość słów razem odkryć, liczyć, boski, oferuje coś więcej niż zwykłą powtarzalność. Gdy wypowiada się je z intencją, ta kombinacja może prowadzić umysł do głębokiego stanu koncentracji, synchronizując energię z wibracją pożądanej prosperity. Regularne powtarzanie tej frazy staje się mentalnym portalem, który pomaga wyregulować myśli i dostroić je do obfitości, której poszukujesz. Inkorporowanie tych słów do codziennej rutyny jest kluczowe dla aktywacji ukrytej energii. To potężne narzędzie manifestacji, które może wpłynąć na synchroniczność i przyciągnąć nie tylko wygrane na loterii, ale również inne, nieoczekiwane formy dobrobytu. Klucz tkwi w jasnej intencji oraz regularnym stosowaniu tej techniki. Instrukcja krok po kroku: 1. Wybierz dokładnie losowanie, w którym zamierzasz wziąć udział. 2. Znajdź spokojny moment, eliminując wszelkie rozproszenia. 3. Powtarzaj z determinacją frazę, razem odkryć, liczyć boski wielokrotnie, skupiając się na każdej sylabie. 4. Wyobraź sobie, jak odbierasz wygraną, odczuwając radość, jakby już się to wydarzyło. 5. Uwolnij się od niepokoju i zaufaj, że rezultat nadejdzie we właściwym momencie. Wybór odpowiedniego dnia na zakup losu jest istotny. Znajdź ciche miejsce, najlepiej na łonie natury lub w zacisznym kącie swojego domu. Spokojne otoczenie pomoże dostroić twój stan umysłowy i emocjonalny do energii prosperity. Kontrolowanie oddechu jest kluczowe, aby wzmocnić stan obecności. Weź głęboki wdech przez nos, a następnie wypuść powietrze przez usta, pozwalając sobie na pełen relaks i równowagę. Ta technika oddechowa to starożytna metoda redukcji napięcia i przygotowania ciała na optymalny stan manifestacji. Kiedy osiągniesz spokój, zacznij po cichu powtarzać: razem Odkryć, liczyć, boski. Poczuj, jak każda z tych słów rezonuje w Twoim umyśle. Pozwól, by obrazy i liczby pojawiały się naturalnie w Twojej świadomości. Jeśli jakaś liczba pojawi się spontanicznie, natychmiast ją zapisz. Działanie praktyczne. Po wybraniu swoich liczb, kup los w ciągu maksymalnie 24 godzin. Krótki czas między intencją a działaniem tworzy ciągły przepływ energii, wzmacniając połączenie między Twoimi pragnieniami a ich realizacją. Dodatkową praktyką wspierającą Twoją intencję jest napisanie słowa liczyć ręką, niedominującą na białej kartce papieru. Ten prosty akt symbolizuje połączenie między świadomością a podświadomością. Przechowuj ten papier razem z losem aż do dnia losowania, aby wzmocnić energię manifestacji. Aby zmaksymalizować wyniki, kontynuuj codzienną medytację nad frazą Razem, odkryć, liczyć, Boski. Regularna praktyka utrzymuje twoje wibracje w harmonii z obfitością i przygotowuje umysł na rozpoznawanie nieoczekiwanych okazji, które mogą się pojawić. Nawet jeśli nagroda nie nadejdzie natychmiast, ta praktyka ma pozytywny wpływ nie tylko na loterie. Kultywując mentalność obfitości, otwierasz przestrzeń, by wszechświat mógł dostarczać dobrobyt w różnorodnych formach. Prawdziwa magia polega na zrozumieniu, że bogactwo nie ogranicza się do jednego kanału. Ale może przyjść z wielu nieoczekiwanych stron. Dzięki wytrwałości i konsekwencji zwiększasz nie tylko swoje szanse na wygraną, ale również aktywujesz potężną energię, która przyciąga błogosławieństwa w różnych obszarach życia. Ufając temu procesowi i pozostając w harmonii z wibracją obfitości, zaczynasz transformować swoją rzeczywistość, otwierając się na bardziej pomyślną i harmonijną przyszłość. Może się okazać, że stosując tę praktykę z dyscypliną i intencją, Zaczniesz dostrzegać nieoczekiwane przepływy pieniędzy w swoim życiu. Być może ktoś spłaci starą dług, otrzymasz cenny prezent, znajdziesz dodatkowy bonus w pracy lub odkryjesz małą fortunę w czymś pozornie zwykłym. Możliwości są naprawdę nieograniczone. Kiedy dostroisz się do wibracji prosperity, w Twoim życiu mogą zacząć pojawiać się niespodziewane czeki, prezenty, nowe oferty pracy czy inne nieprzewidziane okazje. Operując w przekonaniu, że razem współtworzymy z Boskim, aby odkryć i policzyć nasze bogactwo, synchronizujesz się z tą energią, a życie zaczyna odpowiadać na tej samej częstotliwości. Nie obawiaj się, że inni, stosując tę samą praktykę, odbiorą twoją część dobrobytu. Wszechświat jest nieskończony i potrafi odpowiedzieć na unikalną intencję każdej osoby, nie ograniczając dostępnej obfitości. Bogactwo, które przyciągniesz, dotrze do ciebie unikalnymi drogami. Czy to poprzez loterię, czy w inny sposób, zawsze zgodnie z Twoją wibracją energetyczną. Niezwykle ważne jest, aby praktykowanie tych słów kluczy traktować z lekkością i radością. Celem nie jest tworzenie przywiązania czy zależności od wyniku, lecz aktywne uczestnictwo w magii manifestacji. Loteria powinna być postrzegana jako forma rozrywki, która może przynieść pozytywną niespodziankę, ale nigdy jako desperacka potrzeba. Jeśli znacząca wygrana w końcu do Ciebie trafi, Wykorzystaj tę okazję, aby uhonorować prawa uniwersalne. Przeznacz część wygranej na cele, które są bliskie Twojemu sercu, wspierając w ten sposób pozytywny cykl karmiczny i utrzymując przepływ obfitości otwarty. Akt hojności wzmacnia Twoje połączenie z energią dobrostanu i prosperity. Pamiętaj również, że regularna praktyka tych technik może nadal przynosić finansowe rezultaty. Bądź gotowy, aby mądrze zarządzać wszelkimi zyskami, planując swoje finanse w sposób świadomy i zrównoważony. Nieoczekiwany zysk może być dopiero początkiem długiej, pomyślnej podróży, lecz to sposób w jaki zarządzasz tą fortuną, zdecyduje o jej trwałym rozwoju. Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego dnia i odkrywasz, że wygrałeś na loterii. Połączenie euforii z niedowierzaniem może być przytłaczające, wypełniając Cię wdzięcznością i surrealistycznym poczuciem radości. Taka wygrana jednak wykracza poza sam aspekt materialny. Jest dowodem, że opanowałeś sztukę przyciągania obfitości i teraz masz wolność, by w pełni realizować swoje marzenia. Ważne jest, aby kontynuować praktyki, które doprowadziły cię do tego miejsca. Codzienna powtarzalność słów razem, odkryć, liczyć boski powinna pozostać afirmacją twojej mentalności obfitości. Ten mantr nie dotyczy tylko pieniędzy, to głębokie połączenie z życiem pełnym nieograniczonych możliwości. W swojej podróży do dobrobytu, oprócz kontynuowania mantry, warto eksplorować inne praktyki energetycznego wyrównania. Medytacja, codziennik wdzięczności oraz świadoma wizualizacja celów to skuteczne sposoby na utrzymanie skupienia na obfitości. Codzienne momenty poświęcone na docenianie swoich błogosławieństw pomagają zakotwiczyć pozytywne oczekiwania w twoim umyśle i sercu. Świadome zarządzanie finansami To kolejny kluczowy filar zapewniający zrównoważony rozwój twojej prosperity. Chociaż pokusa spontanicznego wydawania może być silna, rozważ stworzenie solidnego planu finansowego przy wsparciu ekspertów. Fundusze powiernicze, dywersyfikacja inwestycji oraz zrównoważony budżet mogą zapewnić stabilność i ciągły rozwój. W ten sposób wygrana na loterii lub inne zyski finansowe stają się platformą do czegoś większego. Oprócz realizacji własnych marzeń, bogactwo daje możliwość wywierania pozytywnego wpływu na życie innych poprzez działalność charytatywną. Dzielenie się swoimi błogosławieństwami dodatkowo wzmacnia twoje połączenie z energią obfitości i utrzymuje pozytywny cykl prosperity. Wspieranie inicjatyw zgodnych z twoimi wartościami tworzy trwały cykl obfitości. Niezależnie od tego, czy wspierasz projekty społeczne, inicjatywy ekologiczne, czy działania humanitarne, wzmacniasz energię dobrobytu zarówno w swoim życiu, jak i w życiu innych. Ten akt równoważy energię i przyciąga nowe możliwości sukcesu. Podczas swojej drogi do obfitości bądź otwarty na różnorodne możliwości. Bogactwo może objawiać się w wielu formach, jako obiecujące partnerstwa, innowacyjne pomysły lub nieoczekiwane drogi rozwoju osobistego. Czasem możliwości przychodzą w ukryciu, wymagając od Ciebie zaufania do intuicji, aby je dostrzec. Podążanie za tymi znakami jest kluczowe. Wszechświat często prowadzi nas w kierunki, które na początku wydają się nieprzewidywalne. Ale mogą doprowadzić do większych osiągnięć niż sobie wyobrażaliśmy. Każda decyzja zgodna z Twoją esencją wzmacnia Twoją zdolność do przyciągania tego, czego pragniesz. Pamiętaj: Twój sukces nie umniejsza sukcesu innych, wręcz przeciwnie, może stać się inspiracją dla osób wokół Ciebie. Dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz praktykami, które przyjąłeś, może otworzyć innym drzwi do odkrycia własnej zdolności do manifestowania obfitości. Bądź pozytywnym przykładem. Nauczanie tego, czego dowiedziałeś się o mentalności obfitości, może rozświetlić drogę tym, którzy nadal szukają wskazówek. Twoja historia może stać się iskrą, która zainspiruje innych do transformacji. Ta podróż dopiero się zaczyna. Każdy kolejny krok odsłania nowe możliwości i przestrzeń do rozwoju. Witaj każdy dzień z wdzięcznością, wiedząc, że masz narzędzia do kształtowania życia, o jakim zawsze marzyłeś. Wszechświat jest w ciągłym ruchu, gotów wspierać Cię na każdym kroku z entuzjazmem. Zarezerwuj codziennie moment na refleksję nad swoimi postępami. Nawet małe osiągnięcia zasługują na świętowanie. Uznanie, jak daleko już zaszedłeś, to potężny sposób na wzmocnienie swojej pewności siebie w procesie manifestacji. Rozpoczynaj każdy poranek z jasną intencją. Wdzięczność jest nieocenionym sprzymierzeńcem. Spisując w swoim dzienniku trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny, dostrajasz swój umysł do pozytywnej energii. Mogą to być proste gesty, jak szczery uścisk lub miła rozmowa, ale to właśnie te szczegóły mają znaczenie i zakotwiczają częstotliwość obfitości w twojej codzienności. Prosperity to proces ciągły. Praktyki wizualizacji i medytacji są skutecznymi sposobami na utrzymanie umysłu w zgodzie z twoimi celami. Wyobrażanie sobie realizacji swoich marzeń pomaga materializować te doświadczenia. Codzienne afirmacje wzmacniają twoje połączenie z obfitością. Powtarzanie pozytywnych stwierdzeń wzmacnia twoją wiarę i dostraja energię do dobrobytu. Uczestnictwo w praktykach takich jak rejki lub innych formach uzdrawiania energetycznego dodatkowo zwiększa twoją zdolność do otrzymywania. Organizacja finansów jest kluczowa, aby zapewnić trwałość twojej prosperity. Stwórz plan inwestycyjny i dywersyfikuj zasoby, aby utrzymać zdrowy i ciągły przepływ bogactwa. Dzielenie się jest częścią cyklu obfitości. Dzieląc się swoimi błogosławieństwami z innymi, tworzysz znaczący wpływ, zarówno w swoim życiu, jak i w życiu tych, którym pomagasz. Filantropia to potężny sposób na umocnienie energetycznego przepływu prosperity. Kontynuując naukę i rozwój, dodatkowo wzmacniasz swoją drogę. Udział w warsztatach, czytanie książek oraz nawiązywanie kontaktów z ludźmi o podobnym sposobie myślenia to sposoby na pogłębianie wiedzy i wzmacnianie praktyki manifestacji. Każde, nawet najmniejsze osiągnięcie jest odzwierciedleniem Twojego postępu. Świętuj każdy krok. Z czasem zdolność do manifestowania swoich marzeń stanie się naturalną częścią Twojego życia, prowadząc Cię z pewnością i spokojem. Bądź obecny. W codziennej rutynie łatwo się zagubić, ale chwile codziennej refleksji pomagają utrzymać umysł i ducha w równowadze. Ta stała obecność tworzy pozytywny cykl, który przyciąga nowe błogosławieństwa i okazje. Nie przestawaj wierzyć w swój potencjał. Każdego dnia wszechświat wspiera Cię w zaskakujący sposób. Twoje sukcesy są bezpośrednim odbiciem Twojego wysiłku i zaangażowania, a droga do prosperity jest nieskończona. Eksploruj nowe praktyki, które z Tobą rezonują. Fengszuj na przykład. Może dostarczyć wglądów, jak uporządkować przestrzeń, aby przyciągnąć dobrobyt. Eksperymentuj i odkryj, co najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Dostosowuj swoje cele w miarę potrzeb, pozostając wiernym swoim aspiracjom. Regularnie analizuj swoje postępy i celebruj osiągnięcia, nawet te najmniejsze. Przyjęcie tych praktyk zwiększa Twoją zdolność do manifestacji o 99%. Codzienna wizualizacja to potężne narzędzie. Wyobrażaj sobie życie swoich marzeń i poczuj radość. Jakbyś już osiągnął wszystko, czego pragniesz. Powtarzaj pozytywne afirmacje, które wzmacniają Twoje połączenie z obfitością. Angażuj się w praktyki uzdrawiania energetycznego, aby utrzymać czyste i zgodne z Twoimi celami pole wibracyjne. Włącz te nawyki do swojej codzienności. Każda praktyka wzmacnia Twoje połączenie z Prosperity i otwiera nowe drogi do sukcesu. Dziel się tymi pomysłami z przyjaciółmi i rodziną, szerząc wiedzę i tworząc sieć wsparcia oraz inspiracji. Zaangażuj się w społeczność, która podziela Twoje zainteresowania i kontynuuj naukę. Im bardziej się angażujesz, tym bardziej Twoja praktyka się pogłębia, a połączenie z obfitością staje się integralną częścią Twojego istnienia. Pamiętaj, że wszechświat reaguje na Twoją energię i intencje. Pozostań pewny siebie, ciekawy i otwarty na wszystko, co życie ma do zaoferowania. Zaufaj procesowi, wiedząc, że każdy krok zbliża Cię do realizacji Twoich marzeń. Ta podróż jest Twoja. Unikalna i cenna. Przyjmij każdy moment z wdzięcznością i optymizmem, wiedząc, że masz wszystkie narzędzia, aby stworzyć pełne, obfite i znaczące życie.